moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, witajcie na kanale Karolina G. Dzisiaj przychodzę z pakowaniem walizki Liliany i mojej. Matysia Wam też pokaże swoją walizkę, tak wiecie, szybko. Ona sobie tam zapakowała, jeszcze parę zmian wprowadzała. I ja pakuję Lilę. I tak, ogólnie dla Lili bardzo dużo mam tutaj, moi drodzy, zestawów. W ogóle przepraszam Was za dzieci, które grają w piłkę. Znaczy nie przepraszam Was za dzieci, tylko za hałas tym spowodowany. Ale jest tak gorąco, że nie ma opcji, żebym ja zamknęła okna. Więc jak słyszycie takie uderzenia, czasami to po prostu dzieci grają w piłkę. Więc tak, wracając. Dla dzieci lubię wakacje, komplety. Ponieważ nie trzeba się zastanawiać, dziecko nie musi się samo zastanawiać, co ono ma założyć. Otwiera torbę, jak widzi jakiś komplet, to wie, że to do siebie pasuje. I ja bardzo takie rzeczy lubię. Lila ma dosyć małą walizkę, więc pewnie buty pójdą osobno. Dla Lili biorę Adidasy i klapki. I nie biorę więcej prawdopodobnie dla Lili żadnych butów, ewentualnie jeszcze jakieś trampeczki, dlatego że nie widzę takiej po prostu potrzeby. One na działce u dziadków i tak dalej całe wakacje właściwie chodzą w klapkach. Więc zacznijmy od początku. Jeśli chodzi o długie spodnie, od tego zacznę. Tutaj mam takie szerokie spodnie, to biorę dwie pary, powinnam wziąć i możliwe, że w jednych Lila pojedzie. I tu mam drugie i te będą, wiecie, takie po prostu rurki. Już to wkładam. Następnie właśnie zestawy. Mam zestaw ze krótkimi spodenkami jeden, zestaw z krótkimi spodenkami drugi i ja to wszystko zwijam w ruloniki. Też chcę, żeby zestawy były obok siebie, bo wtedy też jest łatwiej znaleźć. Ale może nie będę ich dawała na spód, tylko, wiecie, na dno te grubsze rzeczy. I mam tutaj jeszcze, a propos spodni, to jeszcze biorę Lili dres fioletowy i tu będzie miała po prostu dresowe spodnie. O, i do tego jest bluza z kapturem. I to są takie grubsze rzeczy, zaraz się rozejrzę. Tak, i jeszcze biorę dla Liluni polarka, bo jednak wieczory mogą być chłodne, czy gdzieś tam na dworzu, czy komary, więc upycham. Wszystko zwijam w rulonik, tak mi się najlepiej pakuje. Co my tu dalej mamy? Oczywiście leginsy, tak żeby Lili było wygodnie i też to są takie leginsy 7-8. I przechodzimy do jednego zestawu eleganckiego. Tutaj mam taki garniturek dla Lili i to raczej tak na dni takie, wiecie, około 20, od 16 do 21 stopni. Jak będzie gorąco, no to już Lila by tego nie założyła, ale spodenki może, wiecie, wykorzystywać sobie do innych rzeczy. Tutaj naszykowałam dla Lili też krótkie spodenki. Takie jeansowe bierze. Co do tej spódniczki jeszcze się zastanawiam, na razie ją odłożę. To są spodenko, spódniczka czarna, bardzo fajna rzecz. I to zwijam. Lila ma, moi drodzy, też spodenki w zestawach, więc samych spodenek nie muszę jej brać aż tak dużo. I następnie biorę dla Lili dwa takie kombinezony, jeden w takim kolorze zielonym, to też jest bardzo fajne na lato, bo też nie trzeba się zastanawiać, co założyć, i w takim, widzicie, takie różne kolorki, drugi zestaw. Następnie sukienkę taką letnią, troszkę dłuższą, w kropeczki. I taką bardzo wygodną sukienusię, zaraz Wam pokażę, do biegania po prostu po działce. Wiecie, takie bawełniane sukienki dla dzieci się super sprawdzają, ponieważ jest im w nich bardzo też wygodnie. Także dwie sukienki. Tutaj mam taką fajną spódnicę dla Lilianki. Już ją obróciłam na drugą stronę, tiulową. Do tamtej spódnicy, bo to też ta spódnica pasuje do wielu rzeczy, ale do niej też mam w komplecie koszuleczkę i też chcę, żeby to było obok siebie. Następny komplet, spodenki i koszulka. I tutaj mam jeszcze komplet, też spodenki i koszulka, bo to się fajnie sprawdza, od razu jest, wiecie, i koszulka, i spodenki, tak jak Wam mówię, takie rzeczy dla dzieci uwielbiam najbardziej. I teraz przechodzimy jeszcze do takiej sukieneczki, biorę dla Lili wygodną też sukieneczkę, ale taką, widzicie, uroczą. To będzie chyba trzecia sukienka. I moi drodzy, tu jeszcze wzięłam leginsy, zaraz zobaczę, czy mi się zmieszczą. Następnie takie spodenki po prostu w kropeczki, które są fajne na kostium. One zajmują bardzo mało miejsca. I tu takie wolne koszulki, które można sobie użyć jeszcze oprócz zestawów. Na ramionczka granatowa, różowa, różowa jasna, w paseczki, taka na dłuższy rękawek, taki, wiecie, dotąd. Tych koszuleczek trochę naszykowałam i tu jeszcze takie dwie różowe. Jedną weźmiemy, a drugą zostawimy.
I tu jeszcze mam super komplet, taki widzicie, letni crop top, do tego spódnica, bardzo fajne. Biała spódnica się też jeszcze przyda, bo mamy jedną czarną. I walizka, moi drodzy, jest prawie zapełniona, lileczki. I jeszcze taka sukienusia, gdzie ja mam taką samą, taka lejąca. Też weźmiemy to. I ta sukienka to już w ogóle się nie gniecie i zajmuje mega mało miejsca. Zwykłe czarne spodenki. Jeśli chodzi o piżamę, to piżama czeka już na Lilę w Polsce, więc też nie musimy jej zabierać. I jeszcze chciałam taki wziąć lawendowy sweterek. Jeden, gdyby Lila chciała narzucić na którąś z sukieneczek. I to będą wszystkie rzeczy. Moi drodzy, tutaj tak wygląda walizka spakowana. Zaraz Wam zrobię przybliżenie. Kilka rzeczy odłożyłam. Zastanawiam się jeszcze nad tymi spodenkami, ale chyba je też już zostawię. I muszę Wam powiedzieć, że tutaj w walizce wkładam Lili dwa kostiumy kąpielowe, skarpetki takie do spódniczki dłuższe, piżamka, właśnie tu jest jedna piżamka, a druga piżamka czeka w Polsce, okulary do pływania, żeby nie zapomnieć, też już Lila włożyła. I ja tu mam jeszcze miejsce na resztę, widzicie, bielizny, czyli jeszcze tutaj będą skarpetki i majteczki. Ponieważ tutaj jest dosyć luźno, to wszystko mi się fajnie, wiecie, pozamyka. Jeśli chodzi o kostium, to jeden Wam pokażę. To jest taki po prostu zwykły, taka bluzeczka krótsza i majteczki takie. I to właśnie Lila bierze, a drugi bierze takie, wiecie, kolorowe. I tu jeszcze właśnie jedna bluzeczka, widzę, że jest też włożona. Taka króciutka, taki crop topik, po prostu jakby było bardzo, bardzo gorąco. W walizkę spokojnie zmieściłaby się jeszcze jakaś kurtka wiatrówka i bardzo możliwe, że na wierzchu tutaj włożę dla Lili jakąś kurtkę. Właśnie Lila ma taką kolorową kurtkę wiatrówkę, to jej włożę tutaj na wierzch. Dołożę bieliznę, dołożę skarpetki i walizka Lili jest spakowana. Następna walizka będzie moja do pakowania, tu będzie dużo, dużo gorzej. Tak wygląda z bliska walizka Lili. Tu jeszcze można poprawić, bo widzicie, trochę mi się to rozwaliło. Tutaj jeszcze wepchnąć, tu spokojnie wejdzie kurtka i patrzcie, ja jeszcze tutaj wrzucam od razu kilka spineczek, kilka gumek, bo to też będzie na pewno potrzebne, ale już nie muszę tego wkładać osobno. Tutaj się spokojnie mogę to umieścić i spokojnie tu się reszta bielizny zmieści. Idę właśnie po kurtkę, bo chcę ją też od razu zapakować. Okazało się, że Lila gdzieś zostawiła u kogoś kurtkę, więc biorę jej, widzicie, taką moro bardziej. Ona nie jest za gruba, ale myślę, że też się może przydać. Także tą kurtkę jeszcze jej zapakuję. I myślę, że spokojnie się tu zmieszczą klapki, wiecie? Bo naprawdę ta walizka jest taka, że to jest materiał, wiecie? Można sporo tutaj napchać. Także jeszcze wejdą tutaj klapki. A szczoteczka do zębów to albo tu upchnie Lila, albo po prostu sobie wkłada jeszcze plecaczek, bo Lila jeszcze pakuje sobie dodatkowy plecak, moi drodzy, w którym wkłada sobie ładowarkę, telefon, książkę, jakiś zeszyt do pisania, takie rzeczy, wiecie, na drogę, które są jej potrzebne, bo podróżując samochodem są też potrzebne rzeczy takie właśnie w samochodzie i ona sobie tam chce włożyć sporo różnych rzeczy, więc spokojnie tam może sobie dorzucić jeszcze jakąś szczotkę, o chociażby, i też myślę, że będzie ok. Zaczynam, moi drodzy, pakować moją walizkę, ale tak patrzę na nią, że ona jest dosyć mała i nie wiem, czy ja się zmieszczę, bo tutaj nie ma nawet połowy rzeczy, które ja chcę zabrać. Chyba łatwo mi nie będzie się spakować, ale na pewno dam radę. Siadam, moi drodzy, i zaczynam pakować moją walizkę. Na pewno biorę zawsze jakieś jedne spodnie dresowe. To jest obowiązek. Takie, wiecie, spodnie typu do latania przy domu, najlepiej czarne. Na pewno muszę spakować piżamę. Najbardziej potrzebna rzecz. Biorę jedną piżamę. Gdzieś tam mama będzie miała na pewno jakieś koszulki, nie ma sensu, wiecie, brać aż tyle rzeczy. Chcę zabrać takie też wygodne, fioletowe spodnie, które uwielbiam, więc je tutaj wrzucam do walizki. Na pewno muszę wziąć jakieś też dżinsy. Nie biorę takich obcisłych, tylko wręcz przeciwnie, biorę takie dżinsy z dziurami, bo wiem, że w takich będę się najlepiej czuła i najwięcej będę do nich sięgała. Biorę też czarne dzwony materiałowe. Do wszystkich crop topów będą mi one fajnie pasowały. I zastanawiam się jeszcze nad takimi jasnymi jeansami, ale na razie je odłożę, bo już sporo tych rzeczy widzę, że tu mam. I teraz włożę jeszcze, moi drodzy, sukienki. Sukienki. Na pewno biorę taką oto czerwoną sukienkę, widzicie. Sukienek w ogóle planuję wziąć z 5 co najmniej. Więc ona się też nie gniecie, więc to też jest jej. Biorę sukienkę bardzo ładną, taką widzicie, liliową, w której ładnie wyglądam na może jakieś wyjście na wieczór, czyli taką ładniejszą sukienkę. Ona ma też pasek.
O, te falbanki to nie tak łatwo jest tutaj włożyć. O. I biorę na pewno taką sukienkę zwykłą, trochę dłuższą, szerszą, którą ma też Lila, żebyśmy miały taką samą, tym bardziej, że ona zajmuje mega mało miejsca. Sukienka to też jedna z prostszych rzeczy według mnie do założenia na wakacjach. Nie trzeba się zastanawiać, wiecie, szybko. Mam też czarną, krótką miniówkę, że tak powiem. Też ją bardzo lubię. Też zajmuje mało miejsca, więc ona też koniecznie ze mną podróżuje. Zastanawiam się nad taką jeszcze nakładaną, zieloną sukienką krótką. Zobaczymy, czy mi się zmieści. I zastanawiam się, żeby wziąć taką, widzicie, typowo letnią, ale ona jest na długi rękaw. Taką jedną, wiecie, białą, ale na długi rękaw i chyba ją zapakuję. Ona jest też taki ażurowy troszkę materiał, pasuje właśnie w te klimaty letnie. I w tym momencie włożyłam tyle rzeczy, a powiem Wam, że słabo. Na pewno biorę komplet fajny z Shaina, czyli takie spodnie, szerokie pumpy, które będą fajnie na różne ogniska i tak dalej. Długie też, no nie wiem, czy tych długich nie jest za dużo. Zobaczymy, ale to jest po prostu komplet, wiecie, i tak będzie mi lepiej to pasowało założyć. Może już teraz, wiecie, nie da rady się chyba już dalej w rulonik, ale zaraz spróbuję. Nie, jeszcze chyba mi się uda. Do tego kompletu jest koszula i to będzie jedna z nielicznych rzeczy, jaką będę miała, jeśli chodzi o górę, na długi rękaw. Założę na siebie albo sweterek, albo po prostu wezmę do samochodu sobie kurtkę. Jeszcze zobaczę. No i tutaj będzie ciężko włożyć, bo to już jest gabarytowe. Muszę położyć to na drugą stronę walizki. Chciałam zabrać też jeszcze jeden komplet, taki widzicie, z długim rękawkiem. I chyba go po prostu zapakuję, bo on jest też z takiego materiału, który nie zajmuje dużo miejsca. Tylko to trzeba już prasować. Także tu już mam sukienki, mam tu komplety dwa, jeden sportowy, jeden elegancki i idę teraz do szafy po koszulki, crop topy, spodenki i kostiumy kąpielowe. Doniosłam, moi drodzy, trochę rzeczy, wręcz dużo i teraz będę decydowała, co biorę jeszcze. Tu mam takie fajne spodenki, one są dosyć opięte, ale to są moje najładniejsze, bym powiedziała, spodenki. Wkurza mnie tylko, że one się tak tutaj wywijają, ale te spodenki wezmę. Zapakuję. Mam też spódniczkę jeansową, też ją wezmę, bo taka spódniczka to do wielu rzeczy fajnie pasuje. I na pewno takie, wiecie, spodenki. Mam jeszcze takie czarne, też je na pewno wezmę, bo to chodzi o takie, wiecie, wygodne też rzeczy, tutaj mogę dorzucić. Mam tu taki komplet takich fioletowych spodenek i szerokiej koszulki. Uwielbiam ten komplet, to jest taki trochę, bym powiedziała, koszykarski, ale naprawdę uwielbiam. Już, gdzie są do niego spodenki? Koszulka. To jest do niego koszulka, taka, wiecie, oversize, czyli mega coś wygodnego. Też tutaj dołożę. Następnie wzięłam jeszcze takie spodenki obcięte, fajne, krótkie, ale to się zastanawiam. Na pewno, moi drodzy, jeszcze taka czarna sukienka, którą uwielbiam, crop topy i tych crop topów to ja sobie tutaj mam, no dosyć sporo naszykowałam. Biorę crop topy beżowy, taki uniwersalny, biorę taki krótki czarny, to też, wiecie, mało miejsca zajmuje, więc wezmę ich kilka, ok. Następnie, moi drodzy, tu już mam na ramionczka bluzeczkę taką fajną. Też ją wezmę, bo ona do wielu rzeczy pasuje, bo jest, wiecie, w kolorze beżowym. Dobrze, że jadę samochodem, wiecie, bo samochodem można dużo więcej rzeczy zabrać. Na pewno jedną taką, widzicie, do spodenek z zsuwanymi ramionczkami, tylko ją trzeba będzie wyprasować tak czy siak. To wezmę, bo ona to fajnie będzie wyglądała. Jeszcze taki komplecik, spódnica i bluzeczka. Najwyżej użyję samą spódniczkę, jakby coś mi nie pasowało. Spodenki takie mega wygodne, uwielbiam je, granatowe. Trochę mają rabusia na sobie, także one też ze mną na pewno jadą. Koszulki. I tak, raz koszulek wzięłam, dwie koszulki, taka krótsza trzecia, krótsza znowu w paseczki. Też ich trochę wezmę. No już ich mam, raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
6, no dobra, a to jest co? A to jest na długi rękaw, dobra. 6 ich wezmę, tych koszulek i tu mam na długi rękaw jedną taką, wiecie, przydać się może. Tutaj mam na ramionczka taką normalną, jeszcze jeden crop top, ale tego crop topu nie biorę, już go odłożę. Tutaj mam, moi drodzy, kombinezon, który jest też bardzo, bardzo fajny i go biorę, bo tak jak mówiłam Wam, kombinezony i zestawy to są najfajniejsze rzeczy do zapakowania. Biorę też na ramionczka taką jeszcze granatową, bez żadnych wzorków, to też bardzo pasuje do wielu rzeczy. Ja też czasami, moi drodzy, zostawiam sobie w Polsce u rodziców część tych rzeczy i mam na przyszły rok i wtedy nie muszę kolejny raz coś zabierać, jak na przykład jestem samolotem. Więc jak jestem samochodem, pakuję więcej rzeczy. Jeszcze naszkowałam sobie takie spodeneczki, spodenki, spódniczka, wiecie, zależy z której strony. I to jest materiał bawełna, więc to się fajnie nosi. Takie bardziej wakacyjne. No i tutaj już bym skończyła. Kostiumy kąpielowe idę naszykować. Cały czas nie wiem, co z tym sweterkiem, bo on dużo miejsca zajmuje. Może w nim po prostu pojadę. Także idę po kostiumy i pokażę Wam, jakie biorę kostiumy. No i jestem z moim pudłem całym. Tu mam czerwony, taki jednoczęściowy. Tu już pozostawione w ogóle mam kostiumy, w których dobrze się czuję. I tu mam, moi drodzy, jeszcze takie wdzianko na plażę. To też to wdzianko planuję sobie wziąć, bo wydaje mi się, że ono jest fajnie, jak chcecie się troszeczkę zakryć. Także te rzeczy muszę wcisnąć. Nie wiem, jak to zrobię, ale jakoś dam radę. Okej, moi drodzy, miałam akurat telefon i tak, zamknęłam walizkę, ale niestety wyciągnęłam jedne spodnie i wdzianko na plażę. I prawdopodobnie pójdzie do mojego plecaka, gdzie włożę sobie buty, bo butów dużo nie biorę. Zobaczę też, jaka będzie pogoda, bo bardzo możliwe, że pojadę w tych spodniach. Albo właśnie coś wyciągnę z walizki na drogę, bo tego jeszcze sobie nie zaplanowałam. I jeszcze wezmę kurtkę i taki oto sweterek, które wezmę jedno na drogę, powieszę sobie na siedzeniu. To jest już koniec mojego pakowania. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Jest tak strasznie gorąco, że ja już kończę, moi drodzy.